No już wiadomości dnia, tamte modły to modły, ale już 13 dochodzi, zobacz. Drodzy Państwo, w najbliższą niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie transmitować będziemy na naszej antenie mszę świętą z okazji 50. rocznicy koronacji cudownej figury Najświętszej Marii Panny Strażniczki Wiary Świętej i diecezjalnych obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Eucharystii przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Początek transmisji o godzinie 10.30. Jest 13. Tu Radio Maryja. Jesteśmy razem, nikt nie rozbije naszej jedności. Z takim przesłaniem wystąpili na kongresie PiS-u liderzy Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i Polski Razem Jarosław Gowin. Obie partie razem z PiS-em tworzą Zjednoczoną Prawicę. Minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Gowin mówił, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest w stanie stworzyć z Polski oazę wolności. Zaznaczył, że mimo różnic partie zachowują jedność, której nikt nie rozbije. Jarosław Gowin dodał, że partie stoją wobec nowych wyzwań i oprócz jedności potrzebne jest poszerzenie programowe oraz szersze otwarcie na nowe środowiska konserwatywne, prawicowe i nowych wyborców. Jesteśmy razem, tworzymy jedność, to boli naszych przeciwników, mówił z kolei minister sprawiedliwości w rządzie PiS-u Zbigniew Ziobro. Oni by chcieli, aby na prawicy były swary, konflikty i kłótnie, ale my pokazujemy i w trakcie wyborów, kiedy startowaliśmy z jednej listy wyborczej, zyskując premię dla całego obozu prawicy i wtedy, kiedy tworzyliśmy wspólny klub parlamentarny i dziś, kiedy pracujemy, budując jedność w rządzie, my pokazujemy tą zgodną współpracę na rzecz dobrej zmiany, na rzecz przyszłości Polski. Jesteśmy razem tu, jesteśmy razem w parlamencie, jesteśmy razem w rządzie, jesteśmy razem wszędzie tam w Polsce, kiedy i gdzie potrzeba budowy dobrej zmiany na przyszłość. Zbigniew Ziobro zaznaczył, że największą zasługę w powstaniu jednego obozu patriotycznego i wspólnego rządu ma prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W trakcie obrad Kongres Prawa i Sprawiedliwości wybierze władzę partii. Jarosław Kaczyński najpewniej nie będzie miał konkurenta w wyborze szefa ugrupowania na kolejną, 3-letnią kadencję. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris otworzył biuro w Brukseli. Jego prawnicy będą monitorować dokumenty procedowane w Parlamencie Europejskim i w razie potrzeby na bieżąco reagować na rozwiązania łamiące prawo naturalne czy tradycyjne wartości. O sprawie informuje nasz dziennik. Organizacja pozarządowa jako przykład takiego postępowania wskazuje ratyfikację przez poprzedni parlament konwencji o tzw. przemocy w rodzinie, która zawiera elementy ideologii feministycznej i gender. To szkodliwe rozwiązania, które środowiska lewicowe i liberalne próbują wdrożyć w naszym kraju, mają bezpośrednio... Lepiej poznaj prawdę, że tej trójcy mówi dr Joanna Banasiuk, nie ma, że ta trójca jest z pogaństwa wzięta, że ta trójca to dla dziecka jest nielogiczna dla każdego człowieka. Lepiej tym się zająć, prawda? Co to wchodzić, komuś zaglądać? Państwo zobaczą, jak w Warszawie mohery zagląda jeden drugiemu. To nawet nieładnie. Po co się dzieje w Parlamencie Europejskim, przyglądać się dokumentom, które są tam procedowane, wpływać też na proces legislacyjny, przygotowując analizy, opiniując akty normatywne, chodząc też na posiedzenia komisji parlamentarnych, tak, żeby być na bieżąco z tymi wszystkimi dokumentami, które są przygotowywane w parlamencie, żeby sprawdzać, czy przypadkiem nie jest tak, że te dokumenty wykraczają poza kompetencje Unii Europejskiej, a jeżeli tak się dzieje, to alarmować o tym. Instytut Ordo Iuris oferuje w Brukseli praktyki dla młodych prawników, którzy są zainteresowani działalnością Instytutu. Tak.
cywile nie umieją po polsku mówić. Utworzyło stanowisko eksperta. Proszę Państwa, łyse debile nie umieją mówić po polsku z Radia Tok FM. Matematyka, polityka, fizyka. Tutaj ci nie znają Biblii, bo nawet jej w ręku nie mieli. Co mi z tych opracowań? Ja muszę mieć Słowo Boże przed sobą, muszę je badać, sprawdzać, stosować się do tego w życiu. Co mi to da? No, także proszę Państwa, kupa śmiechu. Pozdrawiamy serdecznie. Ja powiem szczerze, że nie spotkałem się w jakiejś takiej szeroko rozumianej dyskusji medialnej, społecznej, w ogóle z jakimiś głośnymi przykładami jakiejś jawnej dyskryminacji dotyczącej osób, które mają, że tak powiem, tego typu problemy natury związane z orientacją seksualną. No ludzie po prostu, wiesz, mają ich na oku jednak i nienawidzą, są dowcipy, są zaczepy, jak nie słyszałeś, jak kaszlą, jak nosem pociągają, jak jakiekolwiek dźwięki wydają, żeby przejść, czy żeby w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego polskie dupki, żeby butelką przy wyjściu skręcić tak głośno, plastikową, żeby huku narobić. Różne rzeczy się robi, ja nie widziałem, trzeba słyszeć. Poparły ją 23 spośród 47 krajów członkowskich. Mogę robić ONZ. Przeciw było 18 państw, w tym Rosja i Chiny. Część nie kłamać, wstrzymało nie się kłamać. W tym RPA. W wyniku ataku terrorystów na budynek restauracji w stolicy Bangladeszu Dace i akcji odbicia zakładu... Jest ochrona dla, proszę Państwa, stowarzyszenia LGBT przyznana w Sejmie. Jest ochrona. Japończyka i dwóch obywateli Sri Lanki. Podczas konferencji prasowej przedstawiciel armii Bangladeszu poinformował, że operacja przeciwko napastnikom trwała 12 godzin. W Anglii tam daleko stąd napadają na Polaków, a tu w Polsce sami na siebie napadają. No to całkiem bez mózgu. Bez mózgu. A tam w Anglii napadają, bo nie chcą pieniędzy łożyć na emerytów, rencistów i po prostu takich niepełnosprawnych osób, którym by trzeba socjal wypłacać. No to Anglicy tam warczą. A tutaj Polacy sami na siebie. Gałąź sobie sam podcina, na której siedzi abatka do Wołomina, jak jej nie zabrał autokarem, to 190 jedzie i mówi: proszę pana, czy pan wie, że my bez biletu jedziemy? Sam sobie polacz. Do dużego. Przelotny deszcz, miejscami burze, możliwy grad, jedynie na północnym, na wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 28 do 33 stopni, tylko na Pomorzu i w dolinach górskich. Na termometrach od 24 do 28 stopni. Wiatr dziś słaby, miejscami umiarkowany, południowy. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosnąć. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Czas decyzji. ZUS czy OFE? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Podejmiemy je w telewizji Trwami Radio Maryja o godzinie 18.15. Zaś wieczorem o 21.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy z racji pierwszej soboty miesiąca. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Bądźmy przezorni. Jak ustrzec dziecko przed zagrożeniami podczas wakacji? Rozmowa z księdzem doktorem Markiem Dziewieckim. Jak w domu są awantury i kłótnie u Moherowych, to dziecko i ucieka i musi sobie dać radę, a co? Co to krakać i dmuchać na zimne? To jest właśnie ta ciemnota. To jest to dziecko sobie świetnie radzi, jak ma impet i przykłady z domu. Świetnie sobie radzi. A jak tutaj u Moherowych pod szesnastką wrzeszczy babsztyl na męża, mąż na żonę, no to ona tutaj już na podwórku wrzeszczy. No, na dzieci niepełnosprawne. No to bezprawie to robią baby Moherowe, także o czym my tutaj mówimy? Dziecko bierze przykłady z domu, jeżeli ma przykłady z domu, ma na tyle energii, sił, wystarcza mu rozeznania wszystkiego, żeby sobie uporać się z problemami, bo na przykład jak jest ta pedofilia, to jak dziecko nie ma oleju w głowie, no to po prostu będzie szło, a to jak wiary w tego Boga mało, jak oni na pokaz się modlą i
liczą te zdrowaśki, no to przecież dziecko i to widzi, dziecko nie jest głupie i przestaje to poważnie traktować i wchodzi co innego, no i co? Mówię jeszcze raz, Trójce, nauki pogańskie, nauka o życiu pozagrobowym, nauka o duszy nieśmiertelnej, sakramenty, uteatralnianie tych wszystkich poczynań religijnych, które powinny być dziecięce, powinny być naturalne. Proszę jechać na ten kongres do Świadków Jehowy tutaj na Legię i nie gadać o jakichś innych kongresach, jakoś tak matacząc i tuszując.